przeliczaliśmy 53. Szanowni Państwo, ustala się następującą wstępną listę rankingową zadań powierzonych z zakresu pracy remontowe szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli do wykonania w 2014 roku. Jak Państwo widzicie, jest 11 pozycji. Te wszystkie pozycje to są pozycje ustalone w wyniku objazdu placówek oświatowych. Z pewnym jeszcze uwzględnieniem takim, że zarząd, no jeżeli mamy z tamtego roku wycenę, chociaż to zadanie gdzieś jest na czele, to już nie występujemy o wycenę ponownie, bo w ciągu roku się to nie zmienia, więc praktycznie wiemy, że nam odpiszą to samo. Jak Państwo widzicie, to jest wszystko zgodne z objazdem. Drobne ustalenie jeszcze, zamiast wymiany termoregulatorów napisaliśmy modernizację instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej 32. Nawet sama pani dyrektor powiedziała, że to jest trochę chyba jakieś nie do końca dopowiedziane w czasie objazdu, bo po co wymieniać termoregulatory, jak jeszcze są stare grzejniki i stara instalacja, no coś tu nie gra. Jak Państwo pamiętacie, rok temu ta kwota dla 32 miała być dwa razy większa niż przeznaczamy na ten rok. My w tym roku tylko modernizujemy kotłownię wewnątrz. I teraz czas na instalację poza kotłownią. Stąd ustaliłem to dzisiaj z panią dyrektor ten zapis, bo termoregulatorów nie ma sensu na razie wymieniać. Chciałbym dopowiedzieć dosyć ważną informację, że semanowo wskazuje to wstępną listę rankingową, ale proszę mi nie sugerować, bo ta lista taką tylko funkcjonuje jako lista do wyceny. Tutaj na przykład nie mamy okien, drzwi, mamy sal, nie mamy też gminy zespołu, czy gmina, która się sam obwiązuje. To jest taka lista, nie ma jedynie życzeń, tylko życzenia, jakie chcemy do wyceny. No to jest wyceny. Stąd, stąd to jest kwestia. To jest tak błędne, bo nie, ja to po prostu chciałam na to uwagę. Właśnie to jest to takie stopniowo nazwane, ale... To jest nazwane zgodnie z procedurą zarządzania pana prezydenta. Ale przez to się szkoła 72 też nie znalazła na liście. Ale szkoła 72 mamy dla niej wyceny. Ja wiem, że mam wycenę, ale to dlatego mówię, że jest mylące to dla mnie przynajmniej. Rozumiem, to tłumaczymy. To jest tylko lista, którą nam zrobią wyceny. To nie jest lista do realizacji. To nie jest jeszcze lista do realizacji, ponieważ listę do realizacji dopiero stworzymy po poznaniu kwot. A co do gimnazjum 20, zero nie robi wycen już dla nich, ponieważ oni są jednostką samobilansującą, w związku z czym ja już dzisiaj z panią dyrektor rozmawiałem i te zadania, które ona wnioskuje, musi przygotować wycenę, nie ma wyjścia. Tak, mówię, uwagę, że od nas remontujemy okna, no właśnie, 100 lat, a 100 lat, w zasadzie od paru lat nikt nie występuje się rynkowi, no bo okna historyczne w stanie mniej więcej wycenić, ale a na przykład konserwacja urządzenia, czy bardziej... No tak, ale w punkcie drugim jest wymiana stolarki okiennej, dobrze czytam? Ale w przewiązce dostali na styczne gabiny. No ale jest wymiana. Ale nie było nigdy wyceny. No. Bo chodzi o to, że przewiązka, która ma inne okna, a w innych szkołach my wiemy, jakie są okna. Lista do wyceny. Do wyceny, nie do realizacji. Proszę, Julia. Ja mam jedno pytanie. Dlaczego ta typowa lista, która właściwie powinna wypłynąć z Komisji Edukacji, wypłynęła była zarządu? No, bo zarząd w czwartek nie miał projektu uchwały, dowiedzieliśmy się, że odwołał komisję, nie wiedzieliśmy, kiedy zwołuje komisję, więc wyszliśmy z założenia, że procedura nas trzyma datą do 5 lipca, w związku z tym zarząd przygotował projekt uchwały, a dokumenty były u Piotra, ja znałem, że nie ma, nie mamy nas czekać. Ja nie wiedziałem, że Piotr będzie próbował zwołać komisję. Znaczy ja powiem, że tak, jeżeli chodzi o te listy, o te pozycje, tak, to wikile sprawdzałem, że dzisiaj na komisji, są to wszystko pozycje 1, 2, które były po objazdzie i one się zgadzają z tym naszym takim roboczym spotkaniem na komisji, bo poprzedni padło dwie poprzednie, które w ramach analizy objazdu. Tak, ale to nie było pytanie do tej Julii. Czemu Komisja Edukacji po prostu nie zajęła tego? To znaczy co, nie pracuje, bo ja nie wiem. Właśnie ja mam takie pytanie do przewodniczącego, czy Komisja Edukacji, przepraszam, komisja w większości pracuje, czy pan przewodniczący zamierza pracować jeszcze w tej kadencji? No jak pan tak, komisja się nie odbyła, później bo już widzę, czy łama. Zwłaszcza, że było dwie osoby, więc mogła na wykładu. Nie, trzy osoby. Dwie osoby. Ja rozumiem, że to jest rozmowa typu sposób pracy komisji. Proponuję ją przełożyć na koniec sesji. To nie, to było pytanie Julii, która chciała pewnie odpowiedzieć. Ale nie, bo jakby najwięcej pytań zadają członkowie komisji. Członkowie tej komisji obejmują, dlatego jakby nas nie zastanawia. Znaczy ja powiem tak, ja też bym... Proponuję, że zarząd nie chciałem...
jakieś jeszcze pytania, uwagi? Tak, ja mam pytanie do punktu 5. Wyposażenie placu zabaw przedszkolu nr 9. Czy to będzie jeszcze jakieś wstępnie ustalane z dyrekcją przedszkola? Tak, też z nami. Tak, tak, tak. Tam jeśli nie będzie w ogóle projekt tego placu zabaw. Wiem, doposażenie, ja nawet się dzisiaj dowiadywałem, że moim zdaniem chyba wyposażenie. Ale okazuje się, że nie jest karuzela, więc już musi być doposażenie, a projekt istnieje. Myśmy, szanowni państwo, chyba w tamtym roku albo w tym robili te miękkie maty. Tylko to było bardzo drogie i teraz tam, gdzie są te miękkie maty, będzie budowany ogródek. Znaczy, nasze zasadnie są takie, jak on dawało zero. Tak, nazwy są według nas, jak i zero podaje. Dobra, kto z państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.